Dla mnie to jest wielki zaszczyt, że mogę się dziś dzielić Bożym Słowem przed Wami, przed zborem, ale też nie ukrywam, że potężny stres. Naprawdę jest to dla mnie dosyć trudne, więc też wybaczcie, jeżeli za jakieś niedociągnięcia, jakieś niedoskonałości. I zanim może zacznę się dzielić na ten temat, który gdzieś Duch Święty mnie prowadził, to chciałbym zacząć od tego, że kiedy miesiąc temu pastor poprosił mnie o usługę przed zborem, to miałem w świadomości to, że mam bardzo, bardzo ciężki czas, że przytłaczają mnie wiele różnych rzeczy, które przychodzą do mojego życia z zewnątrz. I pomyślałem sobie, że w sumie mam miesiąc czasu, że w sumie kończę teraz już, w sierpniu już kończyłem pracę, że we wrześniu już jakby będę mógł znaleźć ten czas, aby się przygotować, aby skupić się już na Bożym Słowie i tym, czym będę się chciał dzielić. I kiedy przyszedł wrzesień i kiedy przyszła codzienność i kiedy myślałem, że będzie lepiej, okazało się, że jest jeszcze gorzej. Cały wrzesień to był tak naprawdę w moim życiu napór różnych problemów, które przychodziły do mnie z zewnątrz, które niezwykle mnie dotykały i bardzo doświadczały. I tak naprawdę jeszcze tydzień temu miałem napisanego SMS-a, w którym odmawiałem pastorowi tego, że nie dam rady jednak wyjść i się podzielić Bożym Słowem. Ale dziękuję Bogu za to, że mimo wszystko przeprowadził mnie przez to, że mimo wszystko poprowadził mnie, abym mógł tu dzisiaj stać. I choć mam w świadomości, że moje notatki naprawdę są niedoskonałe, to wierzę w to, że Pan Bóg będzie mnie dzisiaj prowadzić i że każdy z nas będzie mógł wyjść stąd zbudowany. A temat, którym gdzieś wybrałem, który gdzieś czułem od Ducha Świętego, choć początkowo wybrałem całkiem inny, ale gdzieś cały czas Duch Święty prowadził mnie w tym kierunku, jest tak naprawdę związany z wszystkim, czym dzieliłem się przed młodzieżówką w ostatnim czasie. Tak naprawdę, kiedy pozbierałem wszystkie swoje notatki sprzed ostatnich pół roku i zacząłem patrzeć te notatki i zbierać jakieś myśli, to każda z tych notatek miała tą jedną myśl na zakończenie, aby zachęcić do czytania Bożego Słowa. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale wszystkie tak naprawdę moje notatki z ostatniego pół roku miały to zawarte. Po prostu ta myśl była w nich zawarta. Dlatego pomyślałem, że podzielę się dzisiaj Bożym Słowem. I wierzę, że to jest też to, do czego mnie prowadził Duch Święty. I myślę, że to jest dobry moment, abyśmy otworzyli sobie taki bazowy fragment, bazowy werset z drugiego listu Pawła do Tymoteusza, 3 rozdziału, 14 wersetu. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I teraz ten fragment taki bardzo bazowy, na którym się chcę dzisiaj skupić. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Chciałbym tak po kolei, zdanie po zdaniu, przejść przez ten werset. I pierwszym takim zdaniem, które mamy tutaj zawarte, to całe Pismo natchnione jest przez Boga. I teraz chciałbym skupić się na tym właśnie zdaniu. I pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to całe Pismo. I pomyślałem sobie, czym całe Pismo było dla apostoła Pawła. Bo przecież Nowy Testament to jakby dopiero był w trakcie budowy. Przecież właśnie pisał drugi list Pawła do Tymoteusza. Być może pewne jeszcze inne fragmenty dopiero będą napisane. I zacząłem zastanawiać się nad tym, co właśnie było całym pismem dla apostoła Pawła. I doszedłem do jednego prostego wniosku, też opierając się o takie podstawy, taki jakby z oryginału patrząc na ten fragment, że tak naprawdę po prostu chodzi mu o Stary Testament, który znał od swojej młodości i też pisał do Tymoteusza, że zna pisma od swojej młodości tutaj wcześniej. I co dało mi to do myślenia? Jedną z takich rzeczy, takich trudności, które właśnie uderzały we mnie we wrześniu,
w tym ostatnim czasie, to wiele różnych takich, jakby to nazwać, teorii, jakichś słów, które mówiły, że Stary Testament jest nieważny. I to, wiecie, bardzo niszczyło moje fundamenty. I gdy słuchałem wiele różnych jakby przykładów tych tez, dlaczego to jest nieważne, to właśnie bardzo mnie przybijało w ostatnim czasie i zawsze zastanawiałem się, jak to jest możliwe. Ale ja czytam w tym wersecie, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Więc myślę sobie, skoro Stary Testament jest natchniony przez Boga, to nie może być prawdą. I to jest taką moją pierwszą myślą, że skoro całe Pismo natchnione jest przez Boga, to znaczy, że po prostu całe, że nie tylko Nowy Testament, ale też Stary Testament i to wszystko, co pisze w tym wersecie, również odnosi się do Starego Testamentu. A drugą myślą moją jest to, że całe Pismo natchnione jest przez Boga. I zacząłem zastanawiać się, przecież w Bożym Słowie tak naprawdę mamy wielu autorów. Można by wymieniać Dawida, można by wymieniać ewangelistów, można by wymieniać Pawła, który pisał listy. Ale myślę, że wszyscy zgodnie możemy stwierdzić, że jest tylko jeden autor Bożego Słowa i jest nim Pan Bóg, jest nim Duch Święty. Takim fragmentem, który myślę, że też to potwierdzi, to co właśnie pisze tutaj apostoł Paweł, jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 10 werset do 12. Tego zbawienia poszukiwali prorocy. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym, posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie. Myślę, że w pewnym stopniu, choć naprawdę nie potrzebujemy potwierdzenia tego fragmentu, ponieważ to też jest zawarte w Bożym Słowie, to całe Pismo, choć ma jakby wiele rąk, które pisało Boże Słowo, tak naprawdę ma jednego autora, którym jest Pan Bóg i który natchnął to Boże Słowo. I myślę, że to też daje i zmienia pewne oblicze Bożego Słowa. I to, co teraz chcę powiedzieć, to kilka słów o autorze. Bo myślę, że kiedy dowiadujemy się na temat autora jakiejś książki, jakiejkolwiek książki w naszym życiu, to wiele ona powie nam na temat tego, co będzie w środku tej książki, nie? Taką myśl kiedyś przyszła mi, jak się przygotowywałem, czyli gdyby tak znaleźć jakąś książkę chrześcijańską, którym autorem byłby ateista, to nie wiem, czy bym ją otworzył i zaczął czytać. I tak samo sobie myślę, że kiedy mam przed sobą Biblię, Boże Słowo, to warto zastanowić się, kim jest autor. I myślę, że to będzie bardzo to zmieniało moje myślenie na temat Bożego Słowa i dodawało jakby szacunku temu Słowu. Dlatego chciałbym też raz przez chwilkę skupić się na tym, kim jest tak naprawdę Bóg i jaki On jest. Przede wszystkim na atrybutach Bożych, na Jego przymiotnikach. I chciałbym zacząć od tego, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Przepraszam, Wszechwiedzącym tu mam napisane. Że Bóg jest Bogiem Wszechwiedzącym. I może od razu otwórzmy sobie Psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Mówi Dawid. Bóg jest Bogiem, który wie o nas wszystko. I tak naprawdę nic się przed Nim nie ukryje, ale też wie o tym, ile mamy włosów, ile jutro nam wypadnie, ile nam jutro urośnie. I wie o nas rzeczy, których my sami nawet być może nawet nie wiemy. Zna nasze myśli, zna wszystko, co gdzieś nam chodzi po głowie. Jakieś treści,
które być może nikt inny nie wie na ziemi, a On to wszystko zna. I tak zastanawiałem się, co to zmienia, kiedy patrzę na Boże Słowo i myślę sobie, że skoro Pan Bóg tak doskonale nas zna, to też w doskonały sposób przystosował to Słowo Boże do nas. Kolejną myślą jest to, że Pan Bóg jest Bogiem niezmiennym. I myślę, że takim jednym z wersetów, który chyba każdy z nas zna, jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Pan Bóg jest ten sam na wieki. No. To jest taki kolejny werset, który wydaje mi się wiele wnosi do tego, kim jest Bóg, ale też wnosi nam pewną wiedzę na temat Bożego Słowa. Że to, co jest zapisane w Bożym Słowie tak naprawdę 2000 lat temu i być może nawet jeszcze dawniej niż 2000 lat temu, gdy to spisywane każde słowa wcześniej, tak naprawdę dotyczą też dzisiaj nas. Czyli obietnice, które są wpisane. Być może wiele takich niezwykłych, których nawet my się możemy ich trzymać. To właśnie dlatego możemy się ich dzisiaj trzymać, ponieważ Bóg jest Bogiem, który nie zmienia się. I to, co powiedział, to, co zaplanował, tak będzie dalej się działo. I jednym z takich ostatnich, na którym może się pochylę, a później może jeszcze kilka wymienię, to Bóg jest Bogiem wszechmogącym. To, co powiedział na początku. To, co powiedział też wujek Leon. Że Bóg może wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Może otwórzmy sobie fragment z Księgi Jeremiasza z 32 rozdziału, z 27 wersetu. Kiedy Pan Bóg tutaj mówi do Jeremiasza takie słowa. Tak, ja jestem Panem Bogiem wszelkiego stworzenia i rzeczywiście nie ma dla mnie nic niemożliwego. Pan Bóg jest Bogiem po prostu wszechmogącym. No choćby sam fakt, że ziemia, po której chodzimy, jest stworzona przez Niego. Choćby sam fakt stworzenia. Choćby to, że my jesteśmy stworzeni przez Niego i wszystko po prostu, co nas otacza, jest tak naprawdę Jego stworzeniem. To wydaje mi się, że gdy patrzymy na Boże Słowo, którego On jest autorem i kiedy mamy w świadomości, gdzieś z tyłu głowy, że ten autor, który napisał to Boże Słowo, jest Bogiem Wszechmogącym, to w moim życiu to naprawdę wiele zmienia. To moje patrzenie na Boże Słowo naprawdę jest całkiem inne. To już nie jest w tym momencie zwykła książka, która ma jakieś sobie treści i być może wartości na dzisiejsze czasy. To jest coś, co ma po prostu pewnego rodzaju moc, co ma, za czym stoi ktoś wielki, ktoś wybitny, ktoś wszechmogący. Można by tu mówić na temat tego, że Bóg jest miłością i że Boże Słowo wypełnione jest Bożą miłością. I na temat wielu innych atrybutów. Ale Pan Bóg jest po prostu Bogiem doskonałym. I Boże Słowo jest doskonale przystosowane do nas, jest doskonale napisane. Jest natchnione przez Niego. Dla nas. I chciałbym, abyśmy cały czas z tyłu głowy, gdy będę mówił coś dalej na temat tego wersetu, abyśmy mieli to, kim jest Bóg. I to, że to On jest autorem tego Bożego Słowa. I kolejnym zdaniem, na którym chcę się skupić, czyli tym następnym, jest z tego trzeciego rozdziału, z 16 wersetu. A więc całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki. Gdy zacząłem zastanawiać się nad tym fragmentem, że Boże Słowo jest pożyteczne do nauki, to od razu przypomniało mi się miejsce, w którym chyba spędzam najwięcej czasu, czyli szkoła. I zaczęły przypominać mi się no chociażby moje na przykład podręcznik z języka polskiego. Tak na przykład może podam, że gdy w tym roku mam na przykład maturę, bardzo szybko się to zbliża, i mój podręcznik z języka polskiego jakoby ma mnie przygotować do tej matury. Jest on zapewne potwierdzony przez jakąś komisję, która przygotowuje wszystkich uczniów do matury i ten podręcznik musi spełniać pewne wymogi tej komisji, aby i mnie przygotował do tej matury. I ja czytając ten podręcznik mogę się czegoś nowego nauczyć.
Mogę się nauczyć czegoś, co przyda mi się na maturze. Gdybym tak po prostu sobie olał czytanie podręcznika z języka polskiego i poszedł na maturę, no to byłoby ciężko. I myślę, że podobnie jest z Bożym Słowem, że potrzebujemy uczyć się z Bożego Słowa, potrzebujemy codziennie przychodzić i mieć relację z Bożym Słowem, aby przygotować się do różnych trudnych sytuacji w naszym życiu, do różnych egzaminów, różnych matur, które przyjdą nam w życiu przechodzić. I może dam taki swój przykład z mojego życia. Ja bardzo lubię mówić na temat swojego życia i przykładów. W moim życiu wiele rzeczy nauczyłem się z Bożego Słowa i mogę to powiedzieć z pełną świadomością. Jedną z takich rzeczy, kiedy zaraz po nawróceniu byłem takim gorącym chrześcijaninem, którym chcę być cały czas gorącym. Zacząłem chodzić, to był też mniej więcej okres, kiedy zacząłem chodzić na młodzieżówki i miałem taki pewien problem, że ciągle próbowałem zwracać na siebie uwagę. I dziś o tym wiem, mam tą świadomość, ale wtedy o tym nie wiedziałem. Tak naprawdę nie myślałem, że tak jest. Ale ciągle wyolbrzymiałem swoje problemy po to, by wszyscy na mnie patrzyli. Albo czasem nawet wymyślałem jakieś problemy po to, żeby ktoś na mnie zwrócił uwagę. I taki miałem po prostu problem i wcale nie wiedziałem, że to jest moim problemem. I pewnego dnia w Laskowie, chyba był to pierwszy dzień pewnego obozu, już to było kilka lat temu, więc nawet nie wiem, który to był obóz, ale chyba mój pierwszy. Podczas czasu cichego zacząłem czytać sobie po prostu Boże Słowo. I doszedłem do takiego wersetu, który jest dzisiaj moim ulubionym wersetem z Biblii. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. To jest z Psalmu 37, werset 4. I On zmienił, On mnie pewnych rzeczy nauczył właśnie w tym kontekście. Pokazał mi, że próbuję szukać swojego, że próbuję szukać swojego na młodzieżowym i pokazał mi, że tak naprawdę potrzebuję szukać Boga i że to na Niego mam zwrócić swoją uwagę i jeżeli mam jakąkolwiek uwagę zwracać kogoś na młodzieżowym, to właśnie Boga. I ta wspaniała obietnica zawarta w tej nauce, którą wtedy przeżyłem, czyli że kiedy będę się właśnie rozkoszował Bogiem, kiedy nauczę się tego w swoim życiu, to On da, czego pragnie moje serce, czyli nawet być może tego docenienia, którego być może gdzieś brakowało. I właśnie tak niesamowity jest Bóg i takie obietnice są właśnie zawarte w Bożym Słowie. I to jest jedna z rzeczy, jeden z przykładów, kiedy Boże Słowo uczyło mnie, uczyło moje życie, jak powinienem postępować. Kolejnym jakby zdaniem w tym fragmencie, całe pismo natchnione jest przez Boga, pożyteczne nauki, do wykazania błędu. Myślę, że to jest dosyć podobne do tego poprzedniego zdania. Czyli kiedy pierwsze zdanie nam, to wcześniejsze zdanie dawało nam, że z Bożego Słowa możemy się czegoś uczyć. A to zdanie znowu mówi, że Boże Słowo jest w stanie pokazać nam nasz błąd. Pokazać błąd w naszym myśleniu, pokazać błąd w tym, co robimy. O jakie może być może błędy chodzi? Przede wszystkim wydaje mi się, że w naszym życiu często jest tak, że wpływ z tego świata, z którym na co dzień mamy kontakt, często pokazuje nam inne wartości, inne cechy, inne rzeczy, które być może robimy w naszym życiu. I później, gdy czytamy Boże Słowo, nagle okazuje się, że jednak Boże Słowo ma nieco inne wartości. I wydaje mi się, że często, gdy czytamy właśnie Boże Słowo, to bardzo często pokazuje nam to, co gdzieś źle myślimy, to, co gdzieś źle robimy. I to jest właśnie niesamowite też w Bożym Słowie, że jest ono w stanie nas nauczyć. Nie tylko nauczyć, ale też poprawić to, co jest złe. Taki przykład też znowu z języka polskiego, tak się dzisiaj go uczepiłem. Gdy na przykład napiszę jakieś wypracowanie i mam już napisane to wypracowanie, to bardzo często muszę zerknąć do słownika ortograficznego. Ja akurat mam szczególny problem z ortografią, więc ja mam taką konieczność patrzeć do słownika ortograficznego. Gdybyście pewnie zobaczyli moje notatki, znaleźlibyście pewnie wiele błędów. I gdy patrzymy do słownika ortograficznego, wtedy możemy znaleźć, że na przykład książka nie pisze się przez RZ, tylko Z z kropką. I dzięki temu możemy poprawić swój błąd. No właśnie, powiedziałem poprawić. A poprawa to już jest następne słowo. I chciałbym właśnie tym przejść dalej.
a więc pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, ale i do poprawy. I to słowo dla mnie jest bardzo inne. Już brzmi jakby trochę inaczej. Bo pierwsze słowo było do nauki. Drugie słowo było do wykrywania błędów. A więc to jest coś, co nas dalej kształci. Tak sobie to jest według moich osobistych tak jakby myśli, tak jak ja to odebrałem. A więc to jest coś, co nas kształci. I gdy popatrzyłem na kolejne słowo, do poprawy, zacząłem się nad tym troszeczkę zastanawiać. Często jest tak, że widzimy jakiś błąd, bo czytając Boże Słowo, tak jak na tym przykładzie wcześniej, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Co tak naprawdę mam na myśli, mówiąc o tej poprawie i czytając ten fragment? Kiedy przeczytałem właśnie to słowo poprawa, to tak jakby zrozumiałem, że często jest tak, że Boże Słowo ma moc, aby to poprawić. Kiedy widzimy jakiś błąd w naszym życiu, kiedy w pewnym momencie dochodzimy do tego dzięki Bożemu Słowu, że trzeba coś zmienić, to Boże Słowo bardzo często ma również tą moc, aby to zmienić w nas, aby zadziałać w pewien sposób. I może powiem właśnie teraz przykład. Kiedyś, gdy znowu zacznę od Laskowa, bo tam właśnie zaczęła się ta sytuacja, bo pierwszy raz w życiu, kiedy dzieliłem się słowem, tak to było 4 minuty, to właśnie było przed młodzieżą w Laskowie. I później, gdy podzieliłem się tym słowem, zacząłem troszeczkę za dobrze o sobie myśleć. Przyszły do mnie takie myśli, że teraz już jesteś kimś, teraz już w końcu coś znaczysz, albo po prostu, że taka pewnego rodzaju pycha przychodziła do mojego serca i myślała, że dawała takie myśli mi, że tak jakby wchodzisz na wyższy poziom, że jesteś teraz lepszym chrześcijaninem i wiele takich innych myśli. I w pewnym momencie przeczytałem taki fragment, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I to tak po pierwsze, co zrobiło, to wykazało mój błąd, tak jak mówiłem wcześniej. Czyli źle, Kamilu, było, że stałeś się taki pyszny. I pokazało mi, że należy stać się pokorny. Ale również widziałem to w swoim życiu, że zaczęło mnie ten fragment, to słowo, które jest Słowem Bożym, od Boga Wszechmogącego, zaczęło mnie to zmieniać. Ja wtedy całą noc nie potrafiłem spać i to ciągle było gdzieś w mojej głowie, że to było złe z mojej strony i czułem tą poprawę, czyli to, co właśnie tu jest napisane w tym fragmencie. Kiedy w moim życiu tak naprawdę zacząłem szukać takiej prawdziwej pokory i uniżenia i tego, by we wszystkim został uwielbiony Bóg. Ja tego sam z siebie nie byłem w stanie zrobić. To właśnie Bóg i Boże Słowo, Bóg działający przez Boże Słowo mógł to zmienić, mógł to poprawić. I idąc już do kolejnego jakby z tego zdania, jest do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości. I tu kolejny raz zacząłem się bardzo mocno zastanawiać. I pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, to na słowo, które z którym miałem wiele w życiu do czynienia i myślę, że każdy z nas. Wychowywanie. Z innych przykładów można na to spojrzeć jako karcenia, nawet w ten sposób. I zacząłem zastanawiać się nad tym, jak mnie wychowywano i nad tym, że moja mama mnie wychowywała, w jaki sposób. I gdzieś myśleć nad tym, jak to właśnie było. Doszedłem do jednego wniosku, że zawsze tu słowem wspólnym wychowywania jest po prostu miłość. I myślę, że jest tu wielu rodziców, którzy mogą to potwierdzić, że za każdym razem wychowując swoje dzieci, ich słowem, które ich tematem głównym w tym wychowaniu, to była po prostu do nich ta miłość, którą mają do tych dzieci cały czas. I myślę, że moja mama wychowując mnie też przede wszystkim, czym kierowała się, to miłością. I tak pomyślałem sobie, że
Pan Bóg również wychowuje nas przez miłość. I właśnie teraz ten fragment z Hebrajczyków 12:4. W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do przelania krwi. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do was jako synów. Synu mój, nie lekceważ pouczeń Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Cierpliwie znoście karcenie, jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, jeśli nasi ziemscy ojcowie karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej powinniśmy podporządkować się Ojcu Duchów po to, żeby żyć? Ziemscy ojcowie karcili nas według swojego uznania w trosce o nasze krótkie, skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Gdy zastanawiam się nad karceniem i nad moim życiem, kiedy moja mama też stosowała wobec mnie wiele szlabanów, wiele kar, nie byłem od dziecka posłuszny, do dzisiaj nim nie jestem, taki bardzo, staram się być posłuszny, to pamiętam jedno, że nigdy nie potrafiłem zrozumieć kary. Nigdy, jak byłem dzieckiem, nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego moja mama znowu daje mi szlaban, dlaczego moja mama czegoś mi zakazuje, dlaczego moja mama nie pozwala mi na to. Nie rozumiałem tego, bo byłem dzieckiem i patrzyłem na to, co było przede mną, po prostu. I myślę, że każdy rodzic, który wychowuje swoje dziecko, choć widzi, że na przykład przez to, co mówi, to dziecko w tej chwili albo płacze, albo cierpi, bo mu się to nie podoba, bo jest złe na to, że jest taka sytuacja, to rodzic dobrze wie i kieruje się właśnie w tym wszystkim miłością, nie? Bo patrzy dalej, tak jak pisze w tym fragmencie, troszczą się, ponieważ chcą wychować na ludzi tego człowieka. I myślę, że z Panem Bogiem jest tak samo, który dał nam swoje słowo i pisze, że żebyśmy wychowywali się dzięki temu Słowu Bożym. No i właśnie jak? Jak się wychowywali? Myślę, że bardzo często właśnie Pan Bóg poddaje nas różnym doświadczeniom, różnym trudnościom w naszym życiu po to, bo nas kocha. Po to, bo kieruje się w tym wszystkim miłością i chce, byśmy tak naprawdę mogli osiągnąć zbawienie. I On widzi tam gdzieś daleko dalej tą Twoją przyszłą służbę, moją przyszłą służbę i chce nas do niej przygotować. Chce przygotować nas do tego, byśmy byli gotowi na Jego przyjście. I dlatego często przychodzimy różne doświadczenia, różne kary, jak to tak można ująć, różne trudności, byśmy właśnie zostali wychowywani do tego wszystkiego. I myślę, że takim po prostu świetnym przykładem na to jest z Bożego Słowa Job. Może zanim sobie otworzymy. Job stracił tak naprawdę wszystko i myślę, że wszyscy o tym wiemy. Na jego dzieci spadł, już nie pamiętam, co to była za tragedia tam wymieniona, ale poginęli mu dzieci, stracił cały swój dobytek. Wszystko tak naprawdę, jakieś wszelkie wartości, wydawałoby się, że wszelkie wartości, jakie miał gdzieś tam w życiu, co z takiego ludzkiego punktu widzenia było dla niego ważne, po prostu stracił. I można by się zastanawiać, jaki w tym Boga był cel. Bo przecież pozwolił na to. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie ostatni rozdział z Księgi Joba, 42 rozdział. I na pewne wyznanie Joba, które kiedyś, jak je przeczytałem, naprawdę zwaliło mnie z nóg, bo zrozumiałem, dlaczego to wszystko stało się w jego życiu. Wtedy Job odpowiedział Panu: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia. To ja wypowiadałem się bez zrozumienia. Twe plany są dla mnie zbyt wielkie.
Właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś, posłuchaj proszę, a ja będę mówił. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia. A teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kaję się w prochu i popiele. Ten werset w szczególności gdzieś dotknął mnie, że otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, a teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. I zrozumiałem, że Bóg miał w tym wszystkim jakiś cel. I choć wiedział, że nie będzie mu łatwo, że to doświadczenie będzie naprawdę trudne i że wiele łez i wiele trudności będzie mógł chciał przeżyć, to Bóg miał w tym plan, aby zbliżyć go do siebie, aby mogli poznać się twarzą w twarz. Odnośnie wychowywania chciałbym też powiedzieć przykład z mojego życia. Jakieś 3-4 lata temu byłem w mojej pierwszej pracy wakacyjnej i jeszcze zaraz przed pracą przeczytałem fragment, chyba to jest z Mateusza, już teraz nie pamiętam, o jałmużnie. I kiedy zacząłem chodzić do pracy, to zacząłem chodzić do pracy z myślą, że trzeba dawać z tego dziesięcinę. I miałem taką nadzieję, że będę potrafił. I gdy zacząłem pracować i pieniędzy zaczęło, że tak powiem, do kieszeni przybywać, to coraz więcej potrzeb zaczęło przybywać, jak to na ogół jest. I w pewnym momencie wymarzył mi się pewien telefon. A że okazało się, że pracowałem jednak tylko do wakacji, a już okazało się, że przez wakacje sam się zwolniłem, to tych pieniędzy nie zostało zbyt wiele. I miałem pewną gotówkę i zobaczyłem na pierwszy lepszy telefon, który mi się wymarzył. Kosztował on taką całkiem fajną, dosyć dużą cenę. I tak naprawdę ta cena była zgodna z tym, co miałem zaoszczędzone. I kupiłem wtedy ten telefon, ale w sercu ciągle mnie to biło, że gdy szedłem do pracy, gdy zacząłem iść do pracy, to wręcz obiecywałem sobie, że będę dawał dziesięcinę, a jednak kupiłem telefon za całą gotówkę. I powiem wam, jak ten telefon mnie wychował. Bo miesiąc po, gdy już przyszedł, bo to kupiłem przez internet, miesiąc minął i ten telefon zaczął się coś zacinać, coś się zaczęło mu dziać, zaczął skakać sam. Tam w środku ten ekran, wszystko zaczęło latać, nie wiadomo dlaczego. I w pewnym momencie poszedłem do pierwszego lepszego sklepu i zapytałem, czy mogliby mi ten telefon rozebrać i zobaczyć, co z nim jest nie tak. Okazało się, że telefon jest wypełniony kawałkami kawy i z przemoczonymi częściami jakimiś starymi do różnych innych telefonów. Była to po prostu kompletna składanka. A umowa była tak skonstruowana, że musiałem 3 razy wysłać do reklamacji ten telefon, żeby w końcu oddali mi pieniądze. A że umowa była skonstruowana tylko na rok, to 3 razy w ciągu roku nie dało się zdążyć, bo oni bardzo długo odpowiadali. Więc tak naprawdę straciłem wszystkie te pieniądze, bo telefon działał mi tylko miesiąc. I wtedy przypomniało mi się to, co obiecałem sobie, że będę dawał dziesięcinę. I bardzo mocno mnie to wychowało wtedy. I wiem, że Boże Słowo właśnie według tego fragmentu, właśnie z Tymoteusza, ma nas wychowywać ku naszej sprawiedliwości, w kierunku naszego uświęcenia. I ostatnia myśl, taka odnośnie wychowania, to to, że wychowujemy się, wychowanie, myślę, że właśnie rodzice po raz kolejny to potwierdzą, którzy są na tym miejscu, wychowuje się codziennie. Wychowanie jest cały czas. I myślę, że tak samo jest z Bożym Słowem. Potrzebujemy uczyć się i potrzebujemy być wychowywani przez Boże Słowo codziennie. Myślę, że tu nawet nie trzeba nic dodawać. To jest taka, myślę, też zachęta do tego, aby właśnie codziennie być blisko Słowa Bożego, czytać Słowo Boże i uczyć się z Niego po to, by wykrywać swoje błędy i po to, by być wychowywani. A to wszystko prowadzi nas do pewnego uświęcenia. I myślę, że
zadałem sobie takie pytanie, choć to wszystko dało nam pewną odpowiedź, to zdałem dalej, dlaczego warto czytać Boże Słowo, dlaczego warto uczyć się Bożego Słowa, dlaczego warto być, wykrywać swoje błędy, dlaczego warto być wychowywani. I bardzo szybko znalazłem pewien fragment może otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 4 rozdział. Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy i był już głodny. Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział: skoro jesteś Synem Bożym, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Jezus odpowiedział: jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miejsca i postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś Synem Boga, skocz stąd w dół, namawiał. Przecież napisano, on swym aniołom poleci cię strzec i będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus mu odpowiedział, napisano jednak także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. Potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę. Pokazał mu stamtąd wszystkie królestwa świata, w całej ich okazałości i zaproponował. Dam ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. Wówczas Jezus skierował do niego słowo, odejdź szatanie, gdyż jest napisane, Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. Wtedy diabeł zostawił go, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. Pewna nauka z tego fragmentu odnośnie tego tematu, który chciałem powiedzieć, którym się dzielę dzisiaj, jest to, że Boże Słowo i czytanie Bożego Słowa jest nam potrzebne do tego, by radzić sobie w swoim życiu z pokusami. Po to, byśmy właśnie mogli nauczyć się, co jest dobre, a co jest złe i dzięki temu móc odeprzeć pokusy od szatana. Tak, i właśnie świetnym przykładem jest właśnie tutaj Pan Jezus, który gdy był na tej pustyni, nie wiem, czy zauważyliście, ale pewnie każdy z nas tutaj wie, że wszystkie odpowiedzi Pana Jezusa, które On odpowiadał, to są cytaty z 5 Księgi Mojżeszowej. Że On tak naprawdę cytował Boże Słowo, by odeprzeć pokusy diabła. I myślę, że to jest bardzo ważna lekcja i o ileż my bardziej powinniśmy Bożym Słowem zwyciężać zło, o ileż my bardziej powinniśmy Bożym Słowem odpychać nasze pokusy i o ileż bardziej my powinniśmy poznawać i szukać Bożego Słowa, by właśnie znać to Boże Słowo i dzięki temu móc odeprzeć pokusy. To jedna z moich myśli, dlaczego warto. Kolejna myśl, taka dosyć prosta i która przyszła mi dopiero dzisiaj zaraz przed nabożeństwem, to myślę, że kiedy czytamy Boże Słowo, to wzrasta w nas wiara. To ona się powiększa. Tak jakby nasza wiara jest, nie wiem jak to określić tak dobrze słowem, ale tak na takim prostym przykładzie, jeżeli chcemy wierzyć w to, że Polska wygra Mistrzostwa Świata w siatkówce, to najpierw musimy poznać tą drużynę, żeby w to uwierzyć. No ja bym nie uwierzył w to, gdybym nie zobaczył być może jakieś wcześniejsze mecze albo cokolwiek, co da mi jakąś informację na temat tego, czy ta drużyna w ogóle jakieś ma szanse. No bo jak mógłbym uwierzyć, nie wiedząc w ogóle, czy jakiekolwiek są szanse. I myślę, że podobnie jest właśnie w tym temacie, że nasza wiara będzie wzrastać wtedy, kiedy będziemy znali coraz bardziej Boga, kiedy nasze poznanie Boga będzie coraz większe i większe. A nasze poznanie będzie wzrastać wtedy, kiedy będziemy czytać Słowo Boże. Bo to Słowo Boże jest po prostu napisane przez Boga. A więc będziemy poznawać autora coraz bardziej i coraz bardziej. Więc myślę, że nasza wiara też na tym zyska, kiedy będziemy systematycznie czytać Słowo Boże. I ostatnią taką myślą, którą chciałbym zakończyć, to chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Psalm 119. Dla mnie osobiście jest to niezwykły psalm, który mówi o Bożym Słowie. I to wyraża się w nim w niesamowity sposób. Pierwszy raz w życiu przeczytałem psalm w Laskowie. Po raz kolejny w Laskowie. Z naszą ciocią Wandzią, kucharką.
Może pierwsze przeczytajmy sobie Psalm 119, werset 9. Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie? I odpowiedź. Przez to, że będzie przestrzegał Twego słowa. A więc, aby przestrzegać Bożego Słowa, należy najpierw go czytać, należy najpierw go rozważać. Ale to, co przede wszystkim dotknęło mnie w tym psalmie, to jak wyraża się właśnie o Bożym Słowie psalmista. To, jak on potrafi w piękny sposób nieraz opisywać Boże Słowo. Ja na pewno nie przeczytam teraz psalmu 119 całego, bo moglibyśmy tu jeszcze trochę posiedzieć. Ale kilka wersetów, bo sobie je wypisałem. Więc powiem tak po kolei, w miarę szybko. Rozpocząwszy od 16. Rozsmakowuję się w Twoich ustawach. Nie zapominam Twojego słowa. Później 18. Otwórz moje oczy, abym podziwiał niezwykłość Twojego prawa. 20. Moja dusza omdlewa, tęskniąc do Twoich rozstrzygnięć. 24. Tak, Twoje postępowania są moją rozkoszą, są moimi doradcami. 47. Rozkoszuję się Twymi przykazaniami, są one moją miłością. Wznoszę dłonie do Twych przykazań ukochanych i rozważam Twoje ustawy. 97. O jakże kocham Twoje prawo, rozmyślam o nim cały dzień. 113. Odcinam się od ludzi chwiejnych, lecz Twoje prawo kocham. 127. Dlatego kocham Twoje przykazanie bardziej niż złoto najczystsze. 165. Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twe prawo. Nie grozi im żadne potknięcie. I na koniec jeszcze taki pełen szacunku. 136. Strumienie łez płyną z moich oczu, dlatego że Twoje prawo jest deptane. Gdy czytam cały tak naprawdę ten psalm, ale tych, nawet kilka tych wybranych fragmentów, to ja nie widzę tylko pewnego obowiązku czytania Bożego Słowa. Nie widzę pewnego przymuszenia, które przychodzi na co dzień, aby czytać Boże Słowo. I to jest coś, do czego chcę nas dzisiaj bardzo głęboko zachęcić, abyśmy tak naprawdę zakochali się w Bożym Słowie, jak ten psalmista. Abyśmy czuli wartość tego, czym jest Boże Słowo, kto jest Jego autorem, że jest to wszechmogący i doskonały Bóg. Przypomina mi się jeszcze Dawid, który, gdy skrzynia przymierza, która była z przykazaniami w środku, z tablicami, przyszła do obozu tam, do Izraela. Przypomina mi się jego radość, jego wesele. Wydaje mi się, że nasza postawa wobec Bożego Słowa to właśnie nie pewien obowiązek, ale taki rozkosz, takie poszukiwanie i taka chęć, żeby każdą chwilę wykorzystać właśnie w tym celu. I do tego bym nas chciał zachęcić i tym zakończę. Amen.